Tydzień temu oficjalnie zaczęła się wiosna, a w miniony weekend przestawiliśmy zegarki i zmieniliśmy czas z zimowego na wiosenny. To jest ostatni sygnał, że pora przestawić ten najważniejszy zegar również, czyli zegar biologiczny. Wyjść z zimowego letargu, z zimowego odrętwienia, wziąć się do życia trochę aktywniejszego i przestawić w tryb wiosenno-letni. Skrzypnik urodziła się na szosie i to, że na co dzień lata na zjazdówce, to jest czysty przypadek. Tak jest. Basia od kilku dni nie spała po nocach, bo zastanawiała się, co napisać o White Pimlico w artykule na blogu, który właśnie opublikowaliśmy. Więc możecie jej zrobić przyjemność i zajrzeć na bloga, przeczytać to, co napisała, skomentować w jakiś sposób. Na pewno będzie jej miło. Wczoraj dostałem długo oczekiwaną przesyłkę i nawet nie miałem czasu zajrzeć do środka. Pora najwyższa na mały unboxing. Raczej mocno zapoznawczą w charakterze. Nie ukrywam, że trochę się boję. Przeraża mnie fakt, że mam wjechać z barankiem do lasu i zjeżdżać gdzieś w dół z hamulcami, do których nie jestem przyzwyczajony. Mam nadzieję, że się nie zabiję. Trzymajcie kciuki. Okolicznościach przyrody zaczynam test gravela White Gisborne. Jest to mój pierwszy kontakt z gravelem, więc na pewno będzie ciekawie. Przed nami dosyć ważny weekend, na pewno dużo kilometrów w nogach i na tym właśnie rowerze będzie do pokonania. Jest to weekend oficjalnego otwarcia ścieżek Enduro Trails, ale tam nas raczej weekend nie będzie. Przede wszystkim ze względu na to, że spodziewam się dość sporych tłumów. A po drugie, no nie mam roweru górskiego, więc twister na gravelu pewnie da radę, ale z innymi ścieżkami może być ciężko. Ale przede wszystkim ze względu na spodziewaną przeze mnie dużą ilość ludzi, chyba sobie odpuścimy, pojedziemy tam w tygodniu. Ważniejsze jest to, że w niedzielę jest finał akcji OX to BB, czy też Oxford do Bielska-Białej, po polsku mówiąc. Było o tym na blogu mówione. Tak jak wspominałem, w niedzielę finał, jedziemy do Cieszyna, spotykamy się tam z chłopakami, eskortujemy ich do Bielska. W Bielsku szykuje się wielka impreza, także weekend pełen atrakcji przed nami. Na pewno z Oxfordu do Bielska-Białej z tej akcji jeszcze będą materiały. I z White'em Gisborne też jeszcze się nieraz spotkacie, także zachęcam do śledzenia naszego fanpage'a, czy subskrypcji tego kanału, a także oczywiście do odwiedzania naszego bloga.